Okej, wiem. Jesteśmy już w połowie miesiąca. Coś takiego jak podsumowanie roku 2016 przestało być świeże wraz z końcem pierwszego tygodnia stycznia. Ale w środku nadal wierzę, że obejrzy to więcej osób niż moją reakcję na żywo z Wrestle Kingdom 11. Ej! Nie jest tak źle. Trzy dys... Co?! Trzy dyslajki chyba sobie... Także za sprawą namówię wielu z was. Oj, naprawdę wielu z was. Bardzo serdecznie zapraszam na pierwszy film w związku z podsumowaniem roku 2016 sceny niezależnej. A raczej każdej innej sceny poza WWE. Mniejsza. Ja jestem Kuba, zwana Miszem z Łodyz Wrestling, a to jest top 10 zawodników ubiegłego roku. Numer 10. Tak, topkę 10 najlepszych zawodników zaczynamy od tag teamu, ale jak moglibyśmy pominąć najciężej pracującą, jak i najbardziej over z publicznością dwójkę w całym świecie wrestlingu? Matt i Nick to wrestlerzy, którzy w oczach wielu zmienili ten biznes. Adorowani przez swoich fanów za ciągłą innowację i przechodzenie samych siebie, czy to w ringu, czy poza nim, oraz znienawidzeni przez swoich antyfanów za, cytuję, zabijanie wiarygodności biznesu. I nieważne, po której stronie staniecie, faktem jest to, że gdziekolwiek się pojawią, zawsze są głównym tematem poruszanym przez fanów. Są najlepszym przykładem tego, że wrestler może osiągnąć sukces bez WWE. Co więcej, Matt i Nick wykreowali swoją markę na tak wielkim poziomie, że to właśnie WWE walczy o ich zakontraktowanie. Zaczynając rok 2016 od ogłoszenia kontraktów na wyłączność z New Japan Pro Wrestling oraz Ring of Honor, jak i pozostaniu wiernymi Pro Wrestling Gorilla, zakończyli go z każdym mistrzostwem tag teamowym tych federacji. Uformowanie The Elite z Kenny Omegą, czyli najbardziej wyrazistych członków Bullet Club. Kolejny Dream Match z Hardy Boys, aż po najbardziej postrany Ladder Match w ROH. Young Bucks zrobili wszystko. Young Bucks byli wszędzie. Young Bucks nigdy nie zawiedli. Young Bucks są przykładem, jak wiele rozrywki może dać nam wrestling. Numer 9. Zack Sabre Jr., czyli przez długi czas najbardziej wyrazista postać z brytyjskiej sceny wrestlingu. I nie zrozumcie mnie źle, nadal jest uznawany za jednego z tych najlepszych, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Jednak 2016 był rokiem tego: o wow, patrzcie, Anglia! O lol, mają tam wrestling. Holy shit, i to jaki? Do czego oczywiście w dużej mierze przyczynił się właśnie Zack. Reprezentując europejski pokład talentów Evolve, czy też w przeciągu chwili stając się ulubieńcem w PWG, sukces Zacka nie miał końca. PWG World Championship, British Heavyweight Championship w Revolution Pro, 16 Karat Gold Tournament w WXW, przy jednoczesnym mierzeniu się z nazwiskami takimi jak Kurt Angle, Katsuyori Shibata, Chris Hero. Zresztą cała seria pojedynków z Roderickiem Strongiem uznawana jest za najlepszy feud sceny niezależnej zeszłego roku. Ten Harry Potter technicznego stylu walki wspiął się na szczyt, z którego nie zamierza schodzić. A to wszystko zostało jedynie zwieńczone jego udziałem w WWE Cruiserweight Classic, w którym to dał powód federacji, by ta walczyła o jego zakontraktowanie. Numer 8. Jay Lethal, czyli jeden z niewielu zawodników, który mówiąc o sobie najlepszy wrestler na świecie, ma sporo racji. Sukces Jaya opiera się głównie i w sumie jedynie o ROH, ale jest to jednocześnie coś, co czyni go wyjątkowym. Skupiając się całkowicie na jednej federacji, uczynił swoje występy czymś niespotykanym wszędzie. Pokazując wszystkim atuty, jakie ma jego odgrywana zła postać już w 2015 roku, rok 2016 był jedynie kontynuacją jednego z najlepszych reinów z pasem mistrzowskim ROH. Lifo potrafił zamknąć buzię nawet tym, którzy niekoniecznie przepadają za długim brakiem zmian mistrza. Jako czołowa gwiazda Ring of Honor naprawdę widziało się go jako tego godnego reprezentanta federacji. Emocje, jakie współgrały wraz z nim, nadawały wiarygodności wszystkiemu, co robił. A w obecnych czasach wielu wrestlerów o tym zapomina. Udział w galach New Japan Pro Wrestling, jak i niespodziewane wyjścia z cienia pod koniec roku i pokazanie się w pomniejszych federacjach, takich jak na przykład WCPW, czyniło każdy, dosłownie każdy jego występ czymś godnym nawet powrotu Shawna Michaelsa do ringu. Swoją drogą, pamięta ktoś, że przez krótką chwilę był częścią Los Ingobernables de Japón? Nikt? Tylko ja? No trudno. Numer 7. Chris Hero jest jedynym przykładem na tej liście, do którego bardzo ciężko będzie mi was przekonać. Ponieważ mówiąc, że ma on obecnie swój najlepszy okres w karierze, w sumie na tym mógłbym swoją wypowiedź zakończyć. Nie ma tutaj nic więcej do dodawania, ponieważ kiedy w kwestii tego, kto jest najlepszym wrestlerem na świecie, fani, jak i zawodnicy zgadzają się ze sobą, że jest to właśnie Chris Hero,
trudno jest dyskutować. Wyszkolony w dosłownie każdym możliwym stylu walki, Hiro żyje tą rozrywką sportową. A jeśli waszym jedynym zdaniem na temat tego zawodnika jest to, że jest gruby, to nie wiem, wyłączcie ten film może lepiej. Hiro, tak samo jak Young Bucks, zrobił wszystko. Był wszędzie i nigdy nie zawiódł. Dając nam te, najprościej mówiąc, piękno wrestlingu w każdym swoim występie. A przez długi czas, będąc tym weteranem, na którym trzeba przetestować nowe gwiazdy, Chris po raz kolejny i miejmy nadzieję, że tym razem sukcesywnie, rozpoczyna swoją przygodę z WWE. Numer 6. Wow, 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 czy to mój ulubiony wrestler? Tak, chyba tak. Marty Scurll, The Villain, moi drodzy. I najprościej mówiąc, najfajniejsza postać na brytyjskiej scenie. Marty trafił idealnie ze swoją imitacją czarnego charakteru, niczym Kingpin z Batmana. Musicie wiedzieć, jakim plusem jest wpasowanie swojej postaci w świecie wrestlingu w popkulturę. Parasolka, płaszcz, okulary, to wszystko wraz z jego zachowaniem zgrywa się perfekcyjnie. Osiągając swój największy sukces w Progress Wrestling, będąc tam oczywiście dwukrotnym mistrzem, Scurll stał się najbardziej znienawidzoną postacią w owej federacji. Miano, które aż do kontuzji przypisywane było do nazwiska Jimmy Havoc. Zastępując Jimmy'ego, Marty ukazał publiczności 100% możliwości swojej niecodziennej persony. A przeniesienie sukcesu z Wielkiej Brytanii na Amerykę było tylko kwestią czasu. Zwycięstwo turnieju Battle of Los Angeles w PWG, debiut, jak i nadal ciągnący się reign z pasem telewizyjnym w ROH, czy też po prostu kontynuacja odwiecznego feudu z Willem Ospreyem, dzięki któremu pas mistrzowski Progress Wrestling zaliczył obronę poza krajem. Coś mógłbym dodać? Long live the villain. Numer 5. I pomyślelibyśmy jeszcze w 2015 roku, że Stardust w przeciągu 12 miesięcy wystąpi na najważniejszej gali czterech największych federacji na świecie. WrestleMania, Bound for Glory, Final Battle oraz Wrestling Kingdom. Cody Rhodes od odejścia z WWE spełnia chyba każde możliwe marzenie zawodnika sceny niezależnej. PWG, TNA, NJPW, ROH, WCPW, Evolve był wszędzie. W przeciągu chwili. Nowy członek Bullet Club wykorzystuje platformę, na jakiej się znajduje, do pokazania zarządowi WWE, jak bardzo zmarnowali jego postać. Obecny Internet Champion tworzy swoją markę na własną rękę. Zresztą, kiedy twoja zapowiedziana walka z Kurtem Anglem zbiera większy rozgłos niż gala pay-per-view WWE i wokół niej tworzy się specjalne wydarzenie zbierające pieniądze na fundacje charytatywne, bo tak właśnie było w tym przypadku, musisz wiedzieć, że jesteś coś wart. Numer 4. Cóż za rok dla Ospreya. Debut w TNA, debut w NJPW jako nowy członek Chaos. Osobiste gratulacje i oferta kontraktu z Evolve, co najprawdopodobniej poprowadzi go niedługo do NXT od samego Paula Heymana. Debut w Evolve, zwycięstwo Best of Super Juniors w New Japan, jak i walki o IWGP Junior Heavyweight Championship. Debut w ROH, jednodniowy reign z pasem telewizyjnym, 5-star mecz w PWG, rozciągnięcie wiecznego feudu z Martin Scrullem na skalę światową, drugi reign z pasem w mistrzowskim Cruiserweight w Revolution Pro, całoroczna historia w Progress Wrestling, która poprowadziła go w 2017 roku do niespodziewanego heel turnu, pojedynek z Ricochetem, przez który w internecie mówiło się tylko o nich, oraz który zaprowadził Ospreya do walki z Vaderem. Osprey, czego ty nie zrobiłeś w tym roku? Numer 3. Jeśli oglądasz TNA, na pewno wiesz, kim jest Broken Matt Hardy. Jeśli nie oglądasz TNA, też pewnie wiesz, kim jest Broken Matt Hardy. Naprawdę rzadko zdarza się sytuacja, w której zawodnik po około 20 latach w biznesie zmienia swoją postać całkowicie. Matt i Jeff wraz ze swego rodzaju swobodą, na jaką mogą liczyć w Impact Wrestling, stworzyli coś zupełnie innego. Ta broken persona Matta jest czymś dziwnym. I jakkolwiek to tłumaczenie może brzmieć, fanom się to najprościej w świecie podoba. Nikt do końca nie rozumie, dlaczego Hardy mówi chaotycznym brytyjskim akcentem o tym, jak to jest z innego świata i ma ochotę usunąć każdego z nas. Nikt nie wie, skąd ma magiczne moce, a Dron jest jego pomagierem. Ale hej! Nikt nie musi tego rozumieć. Dopóki jest to rozrywką dla fanów, nie musi być to zrozumiałe, ani nawet normalne. Matt jest najbardziej pożądaną gwiazdą na scenie niezależnej. Swoją postać utrzymuje wszędzie. W ringu, poza nim, na Twitterze, a nawet w wywiadach. Jeśli nawet na galach WWE publiczność skanduje Delete, to chyba wprowadził on swoją małą rewolucję.
Swoją drogą, TNA poświęciło ostatnio cały epizod na dziwne pomysły Matta. Total Nonstop Deletion serdecznie polecam. Numer 2. Zanim cokolwiek powiem, musicie zrozumieć, z jak wielkim respektem i powagą podchodzą do wrestlingu japońscy fani, promotorzy, jak i zawodnicy. A teraz wyobraźcie sobie jedną osobę, która w pewnym momencie powiedziała sobie: a, pieprzyć to. I tą osobą jest właśnie Tatsuya Naito. Łamiąc wszystkie możliwe zasady, podchodząc do wszystkiego z całkowitym znudzeniem, Naito wywrócił do góry nogami obraz typowego zawodnika New Japan Pro Wrestling. Dał powód fanom New Japan do tego, by w końcu zainteresowali się jego postacią. Rzucanie i deptanie pasów mistrzowskich, nie zdejmowanie koszulek na mniej ważnych galach, chłodzenie się i ziewanie w trakcie walki, mimika, to jak się porusza, prostota tego wszystkiego jest idealna na realia NJPW, jak i postaci, jaką odgrywa. Formując przy okazji drużynę Los Ingobernables de Japón i zyskując takie osiągnięcia jak zdobycie mistrzostwa interkontynentalnego, zwycięstwo w New Japan Cup, czy też przerwanie trwającego 5 lat okresu, w którym IWGP Heavyweight Championship posiadał Kazuchika Okada, AJ Styles lub Hiroshi Tanahashi, Naito stał się jedną z głównych postaci New Japan Pro Wrestling. A co najważniejsze, pomimo odejścia Nakamury czy Stylesa i właśnie stracenia przez New Japan tych czołowych zawodników, Tatsuya Naito jest po prostu godnym zastępcą. I nie pozwalajcie mi nawet zaczynać o umiejętnościach ringowych. Przed miejscem pierwszym wyróżnienia. Roderick Strong, Matthew Riddle, Jeff Cobb znany też jako Matanza, Pentagon Jr., Bobby Lashley, Ricochet, Tomohiro Ishii, Trevor Lee, Timothy Thatcher, Katsuyori Shibata i osoba, przez którą zapewne zabijecie mnie, bo nie ma jej w ogóle na tej liście, Kazuchika Okada. Numer 1. No bo kto inny? Historia Kennego Omegi w New Japan Pro Wrestling jest najlepszym, długoterminowym i nie do końca zapewne w sumie zaplanowanym programem tego roku. Ciągnące się jeszcze od roku 2015 powolne wspinanie na szczyt od dywizji Junior Heavyweight do zostania liderem Bullet Club, mistrzem interkontynentalnym, zwycięstwo najważniejszego turnieju w świecie wrestlingu G1 Climax jako pierwszy w historii Kanadyjczyk i tak zwany Gaijin, czyli osoba spoza terytorium Japonii, oraz to wszystko zwieńczone początkiem roku 2017 w main evencie Wrestle Kingdom 11, uznanym przez Dave'a Meltzera za pierwszy w historii Six Star. Już nie wspominając o występach w ROH czy PWG, Kenny Omega w ciągu 12 miesięcy dał o sobie znać nie tylko w Japonii, ale i na całym świecie. Miano najlepszych walk w roku należy do niego. Miano najbardziej obgadywanej, w neutralnym sensie tego słowa, osoby należy do niego. Miano najlepszego zawodnika roku 2016 należy do niego. I jak, zgadzacie się z moją listą? Czy może byście ją trochę zmienili? Dajcie znać w komentarzu i poza tym wiecie, standardzik. Subskrybujcie, lajkujcie i nie krzyczcie, jeśli wasz ulubiony zawodnik nie znalazł się na tej liście. Ja byłem Kuba, zwany Miszem z Wallace Wrestling. Dzięki wielkie za wysłuchanie, trzymajcie się i do zobaczenia.